Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, ostatnio się zastanawiałam, jak stąd wyjść i jak widzicie już, no udało się. Na dworze jest kompletnie ciemno. Ja bym chciała Wam pokazać na pewno jedną rzecz. Po pierwsze mamy Uriziela i jestem bardzo ciekawa, czy możemy go zatruć oraz czy możemy go naostrzyć. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Dobiłam sobie tych orków poza odcinkiem i udało mi się znaleźć łuk burzy. To on był tam w sarkofagach. No a tak to jakieś czarne perły, czarna ruda i tym podobne sprawy, czyli nic raczej przydatnego. I teraz tak, wypadałoby chyba sobie zobaczyć ten nasz piękny dziennik, prawda? Myślę, że moglibyśmy się udać do innych miejsc. Typu na przykład zagadać właśnie do Xardasa na przykład. Czy ty coś powiesz? Nie, bo ja byłam w świątyni, a ciebie to widzę kompletnie nie obchodzi. Kurde, te kamienie noszą. Co tu się dzieje w ogóle, nie? Dobra, troszeczkę mogliśmy się najpierw przekimać, zanim będę tutaj robić eskapady. Ale dzisiaj taki luźny odcinek, o ile poprzednie nie były luźne. Ale taki wiecie, przejdziemy się na Korinis na chwilkę, dosłownie. Na Korinis? Nie, nie na Korinis, ale na Tamorę na pewno wrócimy, bo chcę zakończyć to zadanie. Nie wiem, czy mi się to uda, bo są jakieś problemy z tym. Przede wszystkim najpierw musimy się dostać na Albatrosa. Przejdziemy sobie tędy. Ja nie wiem, czy ja Wam wreszcie tą drogę pokazywałam, czy nie. Chyba nie. Tu jest kołowrót i właśnie udało mi się otworzyć tę kratę. Więc możemy sobie wrócić. Szczerze mówiąc, to jest chyba najszybsza droga. Chociaż teraz przełęcz też mieliśmy pustą. A tutaj widzę, mam problem czasami ze skakaniem, więc chyba jednak przejdziemy się przez przełęcz. Okej, fajnie. No, a tutaj już umie skakać, a tam nie. Dobra, nieważne. Wrócimy tędy. No i co, jaki mam plan? W sumie to nie wiem, jaki mamy plan na odcinek. Czasem włączyłam lokatora, włączyłam i go wyłączyłam przed chwilą. Jezu, jaka ja jestem jakaś niezorganizowana. Nie wiem, może dlatego, że już czuję taki za bardzo trochę chill? Nie, no wiecie, sesja się dzisiaj zaczęła, a ja nie mam kompletnie nic na razie takiego istotnego, bo wszystko zdałam przed. Jestem uradowana, bo wczoraj dostałam informację wieczorem, o 21:37, co niektórzy pewnie wiedzą, co ta godzina oznacza. Nie, nie, no nieważne. Ale udało mi się jako jedynej zdobyć piątkę za test. Także jestem naprawdę z siebie dumna, bo czułam, że dobrze napisałam, ale nie myślałam, że aż tak. Także możecie mi pogratulować w komentarzach. Wracaj, dobrze. Ja nie potrzebowałam nic tutaj na Korini zrobić, prawda? Mam nadzieję, że nie. Żyje król! Spróbujmy zaostrzyć Uriziela. No oczywiście, że się da. Ciekawi mnie, jaki będzie boost końcowy. I jeszcze się udamy tutaj. Mamy też dużo punktów i myślę, że zrobimy dwie opcje w sumie. O nie, bo on dalej jest zły na mnie. Ajajaj. Ja mam niepamięć gdzieś? Mam pod szóstką. Chodź tu, chłopie, bo... W sumie to mnie nie bije, więc możemy sobie skorzystać. Święta substancja... Aha, to jest do zamykania tych portali. To nie chcemy. Eliksiry na razie też odmawiam. Zatruj ostrze. Uriziel. O nie, zaraz jednak dostanę w ciry. Nie, przepraszam. Dobra, nieważne. Niech on się zajmie tam sobą. W sumie nie potrzebuję go do niczego. O, ja pierdzielę. Co ja zrobiłam z tą bronią, że ona jest taka przekokrzona, nie? Znaczy, powinnam być dumna z siebie, ale okej. Co my tu mamy? No ogólnie mamy dużo zadań w Górniczej Dolinie do zrobienia, ale chciałabym zdać chociażby raport Xardasowi na przykład. I spróbować coś rozwiązać z tą Tamorą, bo zamknęliśmy ten portal.
A kurde, ja nie mogę Bruno oddać tego questa. Jestem bardzo ciekawa, czy może się coś już odbagowało i jednak mogę. Bruno, no stary, udało się już. Janus. Izabela. Kurde, no nie wiem. Spróbujmy do zamku się przenieść. Może tu się jeszcze coś dzieje, takiego jakiegoś dziwnego bardzo. Znaczy, mega by mnie to zdziwiło, jakby coś jeszcze było tu do zrobienia, bo już naprawdę zrobiliśmy bardzo dużo. Już nawet Rubena tutaj nie ma. Wydaje mi się, że tu już jest koniec wszystkiego, już tu nie ma demonów. Trochę tutaj ciemno, mam nadzieję, że coś widzicie. Ja widzę, a świeci mi słońce w okno, także chyba jest git. Ojeju, bo ja aż muszę to sprawdzić, wiecie, bo mi się to bardzo nie podoba, że... Tu jest jakaś drama jeszcze nierozwiązana z tym portalem. Bo przecież już żeśmy zrobili tutaj naprawdę bardzo dużo i... Kurna, nie rozumiem tego. Portal jest już zamknięty. Posąg Beliara. O matko bosko, aż się dźwięk zepsuł. Dobra, tu już nic się... Nie no, no zamknęliśmy. Tam coś jest pod ziemią, ale to... To by na tyle było. Tu coś widzę, że nam oświetlenie szwankuje. Nie wiem, no jak podchodzę za blisko, to też się nic nie dzieje za bardzo. Nie wiem, portal jest zamknięty, a my nie możemy oddać kwestika. Spróbujmy jeszcze do miasta. Czy coś się tutaj dzieje w sumie? Cześć, Wiktor. Wszystko, niestety, nie mam złota. Dobra, mordo, ja nie chcę twojego złota. Helena, no tu ludzie nie żyją. O, tu jest jeszcze demon jakiś. O kurde. Dobra, lol. Wiecie co? Przebiegniemy się tu. Spróbujemy sobie pobiec do Bruno drogą. Chociaż wydaje mi się, że tutaj już żadnych demonów ani nic takiego to chyba nie ma. No, jest jakiś kretoszczur pojedynczy. O kurde, aż go podpaliłam. Tu się coś dzieje? No nic się nie dzieje. To o co Bruno ma tą całą aferę, że ja mu nie mogę oddać zadania? Dajcie spokój, przecież tu się nic kompletnie nie dzieje, no. Tu, czarna jaszczurka. Chodź tu. Do widzenia. Chyba mnie ugryzła. Ale... Mordo, no już wszystko... Rozwiązałam twój problem. Nie wiem, co oni jeszcze chcą ode mnie. O kurde, ten jeden demon? Niebezpieczeństwo zostało zażegnane. Stworzenia Beliara zostały zniszczone. Chwała Innosowi. Jesteś prawdziwym bohaterem. A co z pozostałymi mieszkańcami miasta? Niektórzy przeżyli. Jednak większość zginęła. To straszne. A więc stare kroniki zawierały prawdę. Rzeczywiście, od zamierzchłych czasów, podziemny świat Teimei był siedliskiem Beliara, a jego stworzenia dotychczas tam przebywają. Nie, już nie żyją. Teraz to przeszłość. Dobrze. Jednakże najpierw najemnicy, potem orkowie i w końcu te stworzenia. Mam dość tej mei. Co teraz będziesz robić? Udam się do Królestwa Smoka. Chcę się w końcu dowiedzieć, dlaczego mój ojciec padł ofiarą tej intrygi. To niebezpieczne. Wiem o tym. Ale w innych miejscach też jest niebezpiecznie, o czym przekonałem się tu, na Tamorze. Ale najpierw muszę odpocząć po ataku tych stworów. To było dość męczące. Dlatego wrócę na zamek. Jasne. Uważaj na siebie. Dziękuję i uważaj na siebie. Ej, powiedzcie mi, czy ja cały czas biegałam w tej świątyni śniącego, w tej useless zbroi? A potem się dziwiłam, że obrywam?
Powiem wam, że aż muszę to sprawdzić, bo nie dowierzam w to po prostu, co się dzieje. Ale tak chyba jest w istocie. Zobaczmy. Ja pierdzielę. Tak to jest, jak właśnie chce się pogadać z Hagenem. Boże, pewnie tam krzyczeliście pod poprzednim odcinkiem na mnie. Bruno, coś jeszcze chcesz, czy nie? Stworzenia wymiara zostały zniszczone. W końcu. Najwyższy czas. I to wszystko. Ryzykowałem dla ciebie życiem. I co? Z pewnością Inos i król cię za to wynagrodzą. A teraz idź już sobie, mam dużo pracy. Czy ja mogę Bruno zabić, bo on mnie naprawdę bardzo wkurza, a już nie mam dla niego żadnych zadań. Czekaj. Nie mogę. A to wal się, typie. Dobra, co mamy dalej na liście naszej w ruinach? A, no tak, do Ksardupy chciałam się udać. Ale naprawdę ja łaziłam w tej dziadowskiej zbroi chyba przez całą świątynię Śniącego, nie? Dokąd sam ja się dziwię, że takie umyranko było. Weźcie mnie, palnijcie w łeb następnym razem, naprawdę. Do Węgardu. Płynie mi Grek do Engardu. Dobrze. Więc nie ma... Dawaj, dawaj, bo chcę do Ksardupy iść. Mi się wydaje, że my moglibyśmy już grę skończyć, ale nie jestem tego pewna. Dlaczego? No bo moglibyśmy w teorii udać się od razu do Ksardasa i on pewnie nam powie, no to se pójdź na Irdorad. Zobaczymy zaraz, co on powie. Na to, że mamy wszystkie artefakty. Bądź co bądź, oczywiście pomogę tam Hagenowi. Witaj. Odwiedziłem świątynię Śniącego i mam Uliziel. Doskonale. Z Ulizielem w ręku znacznie łatwiej będzie pokonać Beyelhantszara. Odnalazłem wszystkie artefakty. Teraz mogę udać się na Irdorad. Możesz. Z pomocą tych artefaktów łatwiej ci będzie pokonać Beyelhantszara. Zresztą, nie zaszkodziłoby ci, abyś przed tym porządnie podszkolił się w magii, ponieważ tak niebezpieczny przeciwnik jest zdolny do wszystkiego. Możesz mnie nauczyć magii. Nie mam na to czasu. Niedługo opuszczam Nordmar. Musisz znaleźć innych nauczycieli. A dokąd się udasz? W pewne sekretne miejsce, o którym nikomu nie powiem. Więc szukanie mnie będzie bezsensowne. No dobrze, Ardas. Dziękuję za pomoc i powodzenia. Nawzajem. Mam nadzieję, że uda ci się pokonać Beyelhantszara. Jeśli nadal potrzebujesz zaklęć i mikstur, to mogę ci trochę dać. Dobra. Pokaż mi. Ty masz pełnię życia. Ja bardzo chętnie bym sprzedała te mniejsze mikstury. Te małe na pewno, bo to jest bez sensu. Kurde, ja nie potrzebuję już do niczego pieniędzy, nie? Ma lodowej fali bardzo dużo. Ile ja mam tej lodowej fali? Chociaż ja też mogę teraz już... A nie, nie mogę, bo właśnie chciałam wam powiedzieć, że chętnie się nauczę tej lodowej fali. Deszcz ognia mam tylko jeden, ale deszcz ognia się zrobił useless. Kupmy sobie tak do 30. Też widzę, że na spokojnie mogłabym kupić więcej, bo ona kosztuje tylko 200. Kupmy sobie tak do, nie wiem, do 100. Wiem, że wam pewnie przeszkadza to moje klikanie, no ale niestety nie chcę kupić całej. Ale 100 myślę, że nam wystarczy, plus jeszcze potem będziemy mogli sobie zrobić. Demon, tutaj nic, grom jest też useless, czarna moc, mogę to sobie za darmo wziąć od niego. No i pełnia życia by się przydała. Mam 201, w sumie tych nie chcę chyba, te mi daj. I daj mi fulla ile możesz. Kurde, całą kupiłam, dobra. Coś sobie przypominałem. Chcę cię jeszcze o coś zapytać, zanim wyjdę. Dlaczego zniszczyłeś magię runiczną? Ponieważ jesteś paladynem, obawiam się, że nie zrozumiesz moich motywów. Chciałem zakończyć wojnę bogów. Ale to nigdy nie byłoby możliwe, gdyby wygrał Inos lub Beliar. Ale dlaczego? To musi być dla ciebie wystarczający powód. Nie powiem ci nic więcej. Więc prawdopodobnie działasz w imieniu Adanosa. Może tak, a może nie. Dobra. Ale jak udało ci się zniszczyć magię runiczną? Dobrze, ale to nie będzie łatwe.
Wymaga to zrozumienia podstawowych zasad magii. Wytłumacz mi podstawowe zasady magii. Widzę, że się nie poddajesz. Słyszałeś kiedyś o magii strumieniowej? Nie, tak właśnie myślałem. Armia Ciemności, rozdział 7. Czy ja spieprzyłam teraz te zadania w Górniczej Dolinie? Nie. Kurde, trzeba było powiedzieć, że tak, nie? Chciałbym dowiedzieć się więcej o magii strumieniowej. Podstawowa energia, która leży u podłoża wszystkich magicznych artefaktów i zjawisk, jest opartą na magii strumieniowej. Cząstka elementarna, która przekazuje energię magiczną, to magnotron. Cały wszechświat wypełniony jest polem energii magnotronowej. Nazywam to polem energetycznym Ardasa. Jeśli użyjesz zaklęcia lub magicznej runy, pobiera ona niezbędną energię z tego uniwersalnego pola energii. Trochę to zagmatwane. Milcz i słuchaj tego, co mówię. Poprzez dekoherencję pomiędzy normalnym światem a metafizyką magii strumieniowej, pole energetyczne magnotronów zostaje ujarzmione. Dlatego interakcja magnotronu z normalną materią ma miejsce tylko wtedy, gdy użyje się magicznych artefaktów. Przyczynowość zostaje przedefiniowana w odniesieniu do nieprzecinającej się czasoprzestrzeni. W trakcie eksperymentów odkryłem, że masa magnotronu jest 5 razy większa od masy normalnej materii. Oznacza to, że we wszechświecie znajduje się 5 razy więcej magnotronu niż zwykłej materii. Ale to nie wszystko. Energia pola energetycznego magnotronu jest diametralnie różna od masy. Pole energetyczne jest 3 razy silniejsze niż masa samego magnotronu. Tak więc normalna materia stanowi tylko około 5% całej materii we wszechświecie. Ja, Ardas, w pełni zrozumiałem naturę wszechświata. Cóż, dla mnie brzmi to zupełnie niezrozumiałe. Poddaję się. Pewnie jeszcze 5000 lat magowie z przyszłych czasów będą głowić się nad tą zagadką wszechświata. No dobrze. Ale jak to się ma do magii runicznej? Każde użycie zaklęcia, zwoju czy runi wytwarza wibrację w polu energetycznym magnotronu. Długość tej wibracji wskazuje, jakiego rodzaju jest to zaklęcie. Tak więc zaklęcie światła ma inną długość fali niż pieść wodna. Polaryzacja wskazuje, czy użyto zwoju, czy runi. Jednak polaryzacji musi być znacznie więcej, ponieważ magnotron jest ultrasymetryczny. Tak, tak. Widzę jednak, że nauka o magii wykracza daleko poza twój ograniczony horyzont. Idź już. Muszę pomyśleć. Mogę o coś zapytać. Nie mam ci nic więcej do powiedzenia. I od teraz nie przeszkadzaj mi. Lepiej idź i ratuj świat przed Bejelhantszarem. Chwila. Pokaż mi... Kurde, liczyłam, że po zmianie rozdziału może mu przyszły jakieś mikstury stałe. Dobra, ale powiem wam, że nie spodziewałam się zmiany rozdziału, ale to może i lepiej. Przynajmniej nie będzie takiej monotonii. Co my mamy do zrobienia? Całą Górniczą Dolinę oczywiście, no nie? No okej, do Baldwina. To na razie do Baldwina nie idziemy. Wiecie, co zrobimy? Myślę, że zrobimy tak, żeby udać się... Znaczy i tak na pokład Albatrosa może się w sumie udać. Wyrusz do Irdorat. No nie, dziękuję. Ja bym chciała się udać do Korinis na chwilę chociaż. Niech żyje król! Bo wydaje mi się, że Konstantino może mieć... ten. Ojejku. Dobrze. Szczaw królewski. Bo ja mu się respi bardzo dużo tych roślin. I w sumie bardzo chętnie bym przygarnęła, żeby zrobić mikstury życia. I jeszcze chyba Sagita powinna jakieś mieć, więc tutaj na pewno będę chciała to ogarnąć. Teleportacja do klasztoru nie muszę. Do majątku ziemskiego to jakbyśmy chcieli iść do Sagity. W sumie. Ogólnie to się kręcą poszukiwacze po Górniczej Dolinie. Zastanawiam się, czy mi się znowu nie zmniejszył zasięg widzenia. Wow, trafiłam do Sagity za pierwszym razem. Dobra, zobaczmy, co ona tutaj ma. Na pewno ma coś ciekawego.
Jak? Powie. Dobra, dobra, koleżanko. Na pewno masz cztery szczawie. Dziękuję serdecznie. Czy ja coś jeszcze potrzebuję od ciebie? Chyba nie. W sumie to masz te eliksiry, to jeszcze mogę je wziąć. Dobra. I do Konstantino teraz. No, dzisiaj, tak jak mówiłam, taki odcineczek dosyć. No, bieganka trochę. Siema. Poka. Poka, poka. Jeszcze sześć szczawi, widzicie? Już będziemy mieli dychę. I teraz tak, żeby wiedzieć, ile ich jest od razu, bo potem mi zginą w ekwipunku. Szczaw królewski, 16 szczawi. Mogę stół, mogę, super. To robimy od razu 10, mikstury specjalne. Eliksir życia robimy sobie 10. Na szczęście on mi, jak widzicie, nie przeszkadza w używaniu stołu. Raz. I zrobimy zaraz więcej. Dwa. Fajnie, powiem wam. Ogólnie już czuję taki vibe'ik kończenia, chociaż no jeszcze trochę przed nami, bo tą górniejszą dolinę chcę oczywiście pocisnąć trochę, żebyśmy wiedzieli, co się tam pozmieniało, a co nie. Właśnie, przypomniało mi się, żeby jeszcze iść do klasztoru się nauczyć właśnie lodowej fali. Okej, jeszcze jedną chyba mogę zrobić, czy już nie? Bo straciłam rachubę liczenia. Już nie mogę, dobra. Dzięki, Konstantino, już wychodzę. Życia mamy 3896. 300, 3000. Dobra, pito. Tylko nie w ten sposób, bo ja źle sobie klikłam. Dawaj, dawaj. Jeszcze podejdziemy sobie do handlarzy, bo być może Zuris będzie miał jeszcze miksturę życia. Pięknie, 4216 HP. Siemanko, tutaj panowie raczej nic, ale Zuris może mieć jakiś fajny arsenalik. Ma jeden eliksir do życia. Troszeczkę czarów, lodowa fala. Okej. Okay. Jeszcze jeden. Super, coś jeszcze tutaj mamy do zrobienia. Ten ork dalej tu leży, to jest piękne po prostu. A właśnie, polecimy teraz do klasztoru, Dzień dobry. I fali mrozu się nauczymy robić. Już chyba nie muszę gadać z Pyrokarem. Muszę, bo nie... A nie. Naucz... Nie jest... Właśnie, my nie potrafimy... Nie mam tyle magii, żeby się nauczyć szóstego kręgu, co mnie trochę zadziwia. Ten chyba uczył fali lodu. Ucz mnie. Lodowa fala, 20 punktów. Super. Czy coś jeszcze potrzebujemy z tego? Raczej nic. Deszcz ognia jest na szósty krąg, więc na razie się nie nauczymy. Super. I jeszcze wiecie co? Wydamy sobie punkty. Jeszcze ten dziennik. Nic już ciekawego. Wydamy sobie jeszcze punkty na... Ty, a ciekawe, czy Amenofis ma mikstury życia. Ale wydaje mi się, że chyba nie. I tak samo ten druid chyba też nie. Ten Kilian. Ale to już na Albatrosa teraz. Wysepka z waranami. Bo chciałabym tak dla świętego spokoju, bo i tak mamy dużo punktów. Dobrze. Nauczyć się robić ciężkie magiczne ostrze na smoki. Ono już nam się nie przyda. Niech żyje król! Ale i tak mamy punkty. W sumie wytwarzania strzał też moglibyśmy się nauczyć na fula. Chcę wiedzieć, jaką... O, i właśnie to duże ostrze. Tak, wiecie, żeby mieć dla formalności to. I na razie to by było tyle. Trochę żeśmy punktów wydali. Dużo ich dalej jest, ale jednak trochę się wydało. Zróbmy zapis, żeby przez przypadek nie popłynąć na Irdoret. I dokąd wracamy? Jezu, po co ja wypływałam w ogóle? Dobrze. Że my do Górniczej Doliny idziemy.
zaćmienie mózgu. Nie, wiecie co, bo coś mi się wydawało, że ja muszę płynąć do Górniczej Doliny. Przecież to jest bez sensu. Wiecie co? Bo mi to nie da spokoju. Uspokoisz się już? Nie wiem, ty masz focha na statku, a tutaj nie masz na przykład. Lepiej tego nie robić. Nic ciekawego. Naucz mnie tworzyć magiczne zwoje. Czego ty uczysz? Zniszczenie ożywieńca. Ja się tego nie nauczyłam wreszcie. Trzeba było mnie spytać wcześniej. A może leczenia ciężkich ran byśmy się nauczyli? I robilibyśmy sobie zwoje? I tak nie mamy na co wydawać punktów. Powinien być mądrzejszy. Dobra, na towary już patrzyłam. Błogosławie. Dobra, dzięki. Niech ino. Niech ino, a ty masz focha dalej na mnie. Dobra, lecimy na przełęcz i wracamy do Górniczej Doliny. Wydaje mi się, że pójdziemy w okolice dzisiaj wolnej kopalni. Ewentualnie zobaczymy, co tam się na zamku dzieje, chociaż tam jest orków bardzo dużo. Jakby było mało problemów. Więc nie wiem, czy ja mam taką bardzo ochotę tam iść. Nie wiem. No, tak jak mówiłam, dzisiejszy odcinek taki trochę dokańczamy jakieś tam zaległe sprawy. I tak dalej. Siemaneczko. Opłacało się sobie otworzyć to przejście. Nie wywali gry? Nie, dzięki Bogu nie wywaliło. W ogóle ja mam takie pytanie do moich opcji. Ustawienia, grafiki. Nie no, na 300 jest. Aha, musiałam wejść w opcję, żeby się naprawiła widoczność. No, to miło bardzo. Nie chcę przyspieszenia. Mapy nie chcę, bo mamy nie to, co trzeba. Gra w kości, ruiny. Kurde, wypadałoby zrobić ekspedycję tam przy zamku. Ale też wypadałoby. W sumie wiecie co, pobiegnijmy sobie. Bo jeszcze właśnie jest wolna kopalnia, ale tam bym wolała chyba iść w kolejnym odcinku, żeby ładnie sobie potem nazwać odcinek Wolna Kopalnia. Bo jak tam pójdę teraz, to nie będę mogła nazwać odcinek rozdział. Siódmy. Tak się zastanawiam, ile nam odcinków zostało. Wydaje mi się, że do lipca się nie wyrobimy jeszcze, ale... O matko, co ja zrobiłam? Ale powinniśmy się chyba wyrobić do początku lipca. Ja pindolę, to jest armia. Ale tu muszę podejść, zobaczyć, co tu się dzieje. Czy tu jest to takie boczne wejście do zamku? Chyba nie, bo to by było głupie. Ty, ja wiem, gdzie ja muszę iść. Oni mnie zarżną. Właśnie tu! Stary. O matko. Ja pindolę, oni tu wchodzą. Ha, tu nic nie ma. A w sumie jestem ciekawa, na ile hitów zajdą. Widzę, że oni sami obrywają, bo spadają po prostu. O, jest. O, kurde. F12. Spadłam im na mordę. Spodziewałam się, że znajdę tutaj kogoś, ale nie znalazłam jednak. Skoczysz tu, czy tak masz problem? Ci pomogę, naprawdę. No, będzie słabo. Serio, możesz mnie nawet uderzyć. No, ale tak to się nie będziemy bawić. Ja też cię chcę uderzyć, wiesz? O kurde. Nie, to za wykonalne. Mhm.
Nie, widzę, że oni mają problem tu wejść w ogóle. Wiecie co, bo ja szukam jednej osoby i nie widzę jej, chyba że tu będzie. Co to jest za ork? Potężny ork szaman, dobra. Elo, schodzę ci na łeb i robimy rozróbę. Halo. No i to się nazywa Uriziel teraz. Huh, zostawili go tu, żeby Rudy pilnował. Pomysłowo bardzo. Teraz wszystko na hita będzie schodzić. Teraz to można biegać po tej dolinie. Branoc. Liczyłam, że znajdę tutaj jedną bardzo istotną postać, ale nie znalazłam jej niestety. Tu jest szaman, taki samotny. Ta, samotny. Zobaczymy, jak sobie teraz radzimy. No kurde, teraz to ja mogę tu siekać. Więcej HP mamy o tysiaka praktycznie. Nie, no dobra, nie o tysiaka, ale gdzieś już, no przekroczyliśmy kolejną granicę w sumie. Nie, no bo wiecie, teraz wypadałoby wyzwolić zamek. Dzień dobry. Teraz właśnie wypadałoby wyzwolić zamek, ale cieszę się, że poszłam najpierw po Uriziela. Bo on nam tutaj bardzo ułatwi życie. Tylko, że no orków jest dużo tutaj przy tym zamku, no. Jest szaman tam. Ale jakbym ich wzięła tu... Ci jedni schodzą na hita. Jestem ciekawa, jak ta elita będzie schodzić. Też schodzi na hita. W sumie na razie się nie muszę leczyć. No i patrzcie, jaką tutaj można rozróbę zrobić jedną wielką. Co prawda wiecie, ja nie wezmę sobie tak wszystkich na klatę. Bo to by było za dużo. Ale można coś podziałać. Szczególnie, że oni w ogóle nie wiedzą, co się nawet dzieje wokół nich. Ale z tego, co widać, jest zamek zajęty przez orków, bo... Zobaczcie, tam są orkowie normalnie. Więc wyzwolenie nie będzie takie proste. Ale wiecie, co teraz można bardzo ładnie zrobić właśnie? Można puścić falę mrozu i każdy schodzi na hita. Halo, możecie się ruszyć? Powiem wam, że nawet warto oberwać ten jeden cios. Byleby właśnie oni oberwali też. Ale teraz robimy siekę, nie? Jestem taka zadowolona, wow. Wreszcie, wystarczyło tylko zmienić broń, no, ale jak Uriziel zadaje 1100 obrażeń, to co ja chcę? Zobaczcie, ile ich tu jest w ogóle. Na razie jestem w stanie sobie podejść tak od boczku, boczku. Widzicie, oni się nie rzucają nawet też w dużych grupach. Więc teraz można robić siekę.
Co prawda jest ich dosyć dużo. Ale też można mieć taktykę częściowo jakąś. Patrzcie, no pojedynczo wychodzą normalnie. Tu nie ma nawet o czym mówić. A reszta w ogóle nie wie nawet, co się dzieje. No wiadomo, najpierw musimy... Chociaż kurde, bo tutaj ten taran powinien być, nie? Przypomniało mi się przecież, jak się wchodzi do tego zamku w ogóle. No jest taran, oczywiście, że jest. Co go ma nie być? O kurde, nie strzedł na hita. Jakim cudem? O kurde. Przecie wejście tutaj to będzie graniczyło z cudem. Dawaj mi to. Trzeba bryłę lodu pierdzielnąć, jak się wejdzie od razu. Tylko wiecie, jakie to będzie... Znaczy bryłę, no fale, ale to będzie trudne bardzo. Dawaj. Dobra, ale się udało. Wiecie, bo ja też nie wiem, czy ja mam tak... Jak dla mnie mógłbyś nawet spaść i sobie rozwalić głowę. Dobra. Bravissimo dla mnie. Tu jakiś łowca smoków. Feroz, nie, Feroz zmarł. Niedobrze. Ciekawi mnie, gdzie jest Garond. Ale ogólnie jest raczej prosto, kiedy używamy na przykład właśnie tej bryły, czy coś w tym stylu. Patrzcie, jaką ta broń ma zasięg, nie? To jest niebywałe. Tego moglibyśmy sobie ściągnąć. O, on też wyciągnie kuszę. Wyzwolenie zamku. Dostałam wpis pewnie o tym, że tu jest rozruba totalna. Mogę zameldować Hagenowi. Ale ja i tak będę musiała ten zamek chyba odbić sobie, nie? Więc jak już tu jesteśmy... To weźmy się tym zajmijmy. Owieczko! A ty schodzisz? No chyba nie. Chodź tu. Trafię w ciebie, zobaczysz. Kurde, w locie mnie złapał. Giń! Dobra, bo ja chcę naprawdę tutaj zobaczyć całość tego zamku. Bo oblężeniem to się możemy zająć później faktycznie całym, ale tu nie ma dużo wrogów. Więc dlaczego by tu nie wejść i... Wiecie, no nie zobaczyć, co tutaj się dzieje w ogóle.
Okej. Udało się nam wyzwolić zamek ogólnie rzecz biorąc. O, jest teleport do zamku. Tutaj mamy też coś. Za późno, a to jest koristo notatki. Kuferek. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo. Nic szczególnego. Jest też stół alchemiczny, jakbyśmy potrzebowali. Nie no, wiecie, ja uważam, że ci orkowie to i tak to chyba będą, chyba że faktycznie się zmyli. No, zmyli się, nie ma tu już nikogo. Dobra, bo ogólnie mamy kuferki też do pootwierania, więc wypadałoby tu poprzeglądać to i owo. Ma klucz do głównej bramy. Ciekawi mnie, co się stanie, jak ja to otworzę teraz. W sumie to chyba nic. I teraz wypadałoby właśnie tych orków zabić, którzy są tutaj. Chociaż ich tu dużo, więc na razie niech będzie jak jest. Najwyżej oni się tam potem pojawią. Do nowego obozu. Zmienimy zbroję, ale tylko na sekundę, dosłownie, żeby się tylko Hagen nie pluł. Hej, ty. Byłem w zamku. Jaka tam sytuacja? Orkowie zdobyli zamek i zabili jego obrońców. Obawiałem się tego. Nikt nie przeżył. Możliwe, że Garant zdołał wymknąć się. Przynajmniej brakuje jego zwłok. Ale jest możliwe, że został aresztowany. Dobrze. Tak czy inaczej, jest nadzieja, że Garant wciąż żyje. Dziękuję ci, że przekazałeś nam tę ważną informację. Weź to w charakterze nagrody. Oczywiście, najlepiej byłoby odzyskać zamek z powrotem. Jeżeli zrobi się tu zbyt niebezpiecznie, to będziemy mieli gdzie się wykopać. Zająłem się orkami w zamku. Co? Ty? Sam? Nie, to bardzo dobrze. Przynajmniej pomściliśmy śmierć naszych ludzi. A w razie potrzeby, będziemy mogli tam się udać. Dziękuję ci. Weź to w charakterze nagrody. Co będziecie teraz robić? Obawiam się, że pozostaje nam tylko jedno. Prowadzić negocjacje. Lordzie Hagenie, czy ja dobrze słyszę? Chcesz prowadzić negocjacje z orkami? Tak. A konkretnie z ich przywódcą, szamanem Urszakiem. Nieznajomy, który walczył ze smokami, powiedział mi trochę o nim. Co ważne, Urszak początkowo był przeciwny wojnie między orkami i ludźmi. Dlatego mam nadzieję, że szaman jest gotów zawrzeć z nami rozejm. Ale kogo by tu do niego wysłać? Przypuszczam, że będę mógł z nim porozmawiać. Gdzie znajduje się ten Urszak? Znajduje się na wzniesieniu w pobliżu zamku. Ale trudno do niego dotrzeć, ponieważ orkowie zabiją każdego człowieka, którego tylko zobaczą. To co robić? Jest jeden sposób. Pogromca smoków opowiadał mi, że otrzymał od orka Ulumului. Ulu, co? Ulumulu. To Ulumulu chroni od tego, aby nie zostać zabitym przez orków. Posiadacz Ulumulu znajduje się pod wyjątkową ochroną i jest czymś w rodzaju tabu dla orków. To byłoby niezłe. Gdzie można dostać takie Ulumulu? Prawdopodobnie od orka, od którego bezimienny bohater otrzymał Ulumulu. Jak nazywa się ten ork i gdzie go znajdę? Nazywa się Tarrok. Jakiś czas temu pojmano go i był przetrzymywany w wolnej kopalni. Ale gdzie teraz jest, niestety, tego nie wiem. No jest u naszego malarza, no przecież. Czyli tak, czyli dobrze myślałam, że to jest ten sam Tarrok. Dobra, przełęcz. Jeszcze śnieg nam nawet pada trochę. Ciekawe, czy sprowadzimy do Górniczej Doliny też śnieg. Dobra, lecimy tędy, bo będzie dużo szybciej, bo z kopalni się nie da wyteleportować, a stąd już się da. Pogadamy sobie z nim i zobaczymy. O proszę, tu widzę, że orkowie chcą mi przeszkadzać. Zajmij się sobą, ćwoku.
Dobra, przeżyłam to. Mam nadzieję, że nie siedzą sobie tutaj i nie będą na mnie czekać, bo będzie mi smutno. Proszę, żeby nic mnie nie zabiło. Dziękuję. Teleportacja do... przełęczy. Zobaczmy, czy on tutaj... Tu są w ogóle smocze zębacze wszędzie. Co tam się dzieje? To poszukiwacz. Dobra, bo tutaj bardzo muli akurat w tym miejscu. Siema, przyjacielu. Hej, ty. Powiedz, czy byłeś w niewoli u ludzi? Tak. Tarrok wtedy żyć w Górnicza Dolina. Tarroka złapać żołnierze i zmusić pracować w ich kopalnia. Wydawało mi się, że jesteś z Nordmaru. Tarrok rodem z Gholinis, ale sporo lat spędzić w Nordmarze, walcząc z wiele człowieka. A po co udałeś się do Nordmaru? Mogłeś i tu walczyć. Orki z Nordmaru bardzo silne i mądre. Oni umieć strzelać z kusz i budować statki. Tarrok chcieć uczyć się od nich. Jak tylko Tarrok to wszystko się nauczyć, wrócić w rodzinne strony do Gholinis. Ale już wkrótce zostać chwytany przez żołnierzy i zmuszony pracować w kopalni. A jak odzyskałeś wolność? Pewnego razu na kopalnię napaść obce żołnierze i zabić żołnierzy, którzy ochraniać kopalnię. Tarrok się przestraszyć i uciec w głąb, gdzie mieszkać pełzacze. Tam Tarroka pełzacze zranić. Tarrok omal nie umrzeć, gdyby nie dobry człowiek. On dać Tarrokowi lekarstwo i Tarrok powrócić do zdrowia. Dobry być może. Tarrok zrobić mu ulumulu. Potężny amielt. Kto nosić ulumulu, orki go nie ruszać. Interesujące. I co było dalej? Tarrok zdołać wydostać się z kopalni. Ukrywać się do upadku bariera, potem kilka tygodni pozostawać w Górnicza Dolina i ostatecznie udać się na północ. Tam Tarrok natknąć się na orki z Myrtany, które dostarczyć go na brzeg. Tam być sporo statków. Duża orkowa flota. Tarrok nie chcieć walczyć, ale wielki admirał orków polecić mu przyłączyć się do armii i napaść z wszystkimi na Gholinis. Tarrok musiał być posłuszny. Ale potem Tarrokowi to wszystko sprzykrzyć się. On zostawić orkowa armia i ukryć się w jaskini, gdzie Tarroka znaleźć przyjaciel. Też bym chciał żyć w pokoju z orkami. Możesz mi zrobić ulumulu. Tarrok zrobić, ponieważ człowiek dobry jest przyjaciel Tarroka. Ale Tarrokowi potrzeba składniki. Czego ci potrzeba? Przyjaciel powinien przynieść krotach, chastak, dwachkarer i ortecha antak. Czy możesz to przetłumaczyć? Nie rozumiem twojego języka. Tarrok zapomnieć o tym. Człowiek wybaczyć. Człowiek przynieść język ognistego jaszczura i róg cieniostwora. Jeszcze trzeba do tego kiełwerza błotnego i kiełtrolla. To nie będzie takie łatwe. Ale przyniosę ci wszystkie składniki. Tarrok życzyć dla przyjaciel powodzenia. Przyniosłem wszystko, co trzeba do zrobienia ulumulu. Tak, przyjaciel zdobyć wszystkie niezbędne składniki. Teraz przyjaciel czekać. Tarrok robić ulumulu. No i gotowe. Przyjaciel brać ulumulu i nosić go z duną. Niewiele człowiek mieć taki zaszczyt. Dziękuję ci. No i dobra, ładnie nam zrobił to, co trzeba. Wiecie co, przekimamy się tutaj u Bengara, bo... Nie mów, że o tym nie wiesz. Bengar, tak jest, nie Berengar. Dobra, przekimamy się i w kolejnym odcinku będziemy mogli wrócić do Górniczej Doliny. Co tu się dzieje? To poszukiwacze robią rozróbę na ludziach. Upsi. Przykro mi z powodu twoich ludzi tutaj. Ja pierdzielę, dobra. Nieważne. Zbroję trzeba zmienić, to po pierwsze. Po drugie, pokażcie mi ulumulu jak wygląda. Tu jest. Bardzo słaba broń, ale wygląda tak jak z Gotika jedyneczki. Także bardzo miło. Co nam zostało, moi drodzy? Nie mam pojęcia. Nie no, dobra. Ulumulu, negocjacje z Urszakiem. Okej, możemy wrócić do Hagena. Ale myślę, że to w kolejnym odcinku już, dlatego że chętnie bym tutaj została. W tym miejscu, bo... W Jarkendarze mam do rozegrania grę w kości z Francisem, a do tego potem w Górniczej Dolinie grę w kości z Patem.
Także spotkamy się już przy Hagenie w kolejnym odcinku. No a tymczasem to by było wszystko. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla Was ten odcinek i myślę, że całkiem fajnie nam to idzie. Wydaje mi się, że dużo nam gierki nie zostało. Tak jak mówię, chyba z 10 godzin, może trochę mniej. Także myślę, że nawet jak się postaram, to nam się do wakacji uda. Ale wydaje mi się, że delikatnie wjedziemy na lipiec. Przynajmniej na te pierwsze dni lipca. No a później myślę, że zrobię jakąś... Jak będziemy już faktycznie na końcówce, typu pójdziemy na Irdorat, to bardzo chętnie zrobię jakąś ankietę, żebyście zdecydowali, co będziemy nagrywać następnym razem. Ale jeszcze to najlepiej w ankiecie, bo wszystko będę miała w jednym miejscu, także tak tylko informuję, bo naprawdę czuję, że nie zostało nam dużo. I co? I dzięki Wam jeszcze raz. Do kolejnych odcinków. Cześć!